Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w The Far Edge. Jednak postanowiłem nie odpuścić wam tego super dokładania jednostek. Bo w sumie nic nie mam do dokładania. Okej. Never mind, jak to mówią. Popatrzmy, jak tutaj wygląda armia przeciwnika. Przede wszystkim zbieramy sobie drugą armię. Z innymi rekrutujemy sobie w tym miejscu. Może B, albo w sumie skoro już tych panów mam, kurwa, myszko. What the hell, rozłącza się i włącza. Na pewno będę potrzebował dużo tej piechoty. Postanowiłem... Niech tak będzie. Dobra. Piechotę przede wszystkim, to będziemy mieli 9 oddziałów plus te 3. To jest łącznie 12 oddziałów. Do tego dodam 4 oddziały kawalerii, to jest już... oddziałów, niech pomyślę, 16. Jeden oddział generała, jeżeli znajdziemy jakiegoś chętnego, który będzie chciał na front pójść. I na koniec oczywiście damy jeszcze jakieś oddziały, ewentualnie łuczników, coś w tym stylu. Tak w ogóle, gdzie się podziała ta moja armia, która miała płynąć? Tu jesteście. O Boże, ja o was zapomniałem. A potem się dziwić. Czemu mi kampania nie idzie? Kurwa macie, no. Jak ja armii nawet nie transportuję. Ja pierdolę. Pewnie już taki... Już widzę, bo akurat nagrywam to wcześniej. A już widzę ten spawn. Radek, kurwa, armii zostawiły. Śmieciu głupi. W sumie... Dobra, raz, dwa, trzy oddziały tych mam. Cztery oddziały tych. Okej. Wiem, czego mogę się spodziewać. Idziemy w takim razie w tą stronę. Wejdziemy sobie tą armią. Damy tutaj jakiś oddział z tej armii. Do tej zaatakujemy dwoma armiami. Nie mają najmniejszych szans. Oficjalnie po tej już armii, tak? Tutaj to się rekrutuje. Nie będziemy w tym miejscu już nic rekrutować. Po prostu jest to dla nas nieopłacalne. To jest jak zamknięcie fabryki, nie wiem... tam jakichś samochodów czy czego tam, gdziekolwiek, po prostu jest to nieopłacalne, wyjeżdżamy do Meksyku. O, Ford tak miał, że miał, czekajcie, gdzie to, jak to się nazywa, aj, bardzo popularne, tam bardzo tanio tam sprzedają, miasto praktycznie umiera tam, znaczy tak się mówi, że umiera, czyli że jest tam ich bardzo ludzi, mało ludzi, bo właśnie tam te fabryki były i dlatego było tam, wiecie o co. Ale pokręciłem, nie? W sensie ja się teraz napiję. Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać. Butelka to zło, wierzcie mi. Dobra. Ale już wróciłem, nie martwcie się, nie musieliście tak płakać za mną, naprawdę. Ale który to jest już odcinek? Chyba z 39, co nie? To jest super. Bardzo miło mi się nagrywa, zdecydowanie. Jeżeli nagrywa się dużo odcinków, to jest naprawdę fajne uczucie. Esgarad trzeba zniszczyć, zdecydowanie. Jest tam duża armia, ale najpierw spróbujemy się to sprawić z tą tutaj armią, a potem się weźmiemy za Esgarad. No bo Esgarad to już jest troszeczkę inna bajka. Esgarad trzeba oblegać. Nie ma opcji takiego ataku, bo jednak mają dużą armię. Dobra, no został zlokalizowany, może sobie nawet być, nie wiem, zneutralizowany, ale mnie to nie interesuje. Yo, ziomek. Jak ja mam kulturę w tym miejscu? Ho, ho, 11%. Not bad, not bad. A w tym miejscu jak leci, też leci dobrze. To jest bardzo miło, kultura 2% już. Pozlecajmy sobie parę budowli. Lepszych, gorszych. Wcale nie, bo właśnie lepszych. Idziemy sobie tutaj, zobaczycie jak wyglądają te oddziały, jak one sieczą. Chociaż no, w uniwersum tym to nie są najlepsze oddziały. Powiedzmy szczerze, że są lepsze. O, w ten sposób można bardzo fajnie powiedzieć, podsumować to. Połączmy sobie tych panów. Może inaczej. O, tak jest lepiej. Oddajmy ich. I dajmy do tej armii, bo w sumie mam 3 oddziały, 4 oddziały konnicy, to mi 5 oddziałów konnicy, to mi wystarczy, a będę potrzebował środka.
I właśnie zaraz sobie tą armią Dale wyjdziemy. Wyjdziemy sobie najpierw na most, żeby tutaj ochrać to, co ja zrobiłem. Back. Ja przecież potrzebuję coś w Dale mieć, nie? Kurde. Inteligencja wyróżnia. No cóż. Nie, przecież potrzebuję jakiejś armii w Dale mieć, tak sobie zastanawiam się, co nie? Cytak. Jak tutaj całą armię sobie wyjdę, no to przecież co ja tam zostawię, no? Damy potem drogi, będzie jak najbardziej okej. W międzyczasie ja sobie oczywiście tutaj zbieram armię. Chciałbym może doszkolić jeszcze tych 69, będzie git. A tych 37 łuczników to w ogóle nie wiem, kiedy ja ich będę mógł doszkolić, więc... Myślimy w pierwsze miejsce, gdzie to jest teoretycznie możliwe. Czyli tutaj. Tych oczywiście nie możemy jeszcze w tej chwili. Tutaj mamy dwa oddziały konnicy, które nam się marnują. Niech przejdą na front. A w sumie niech przejdą tutaj najpierw, bo tu zrobimy taką zbiórkę oficjalną. Pieniędzy dla biednych. Stajnie barona, koszary. Koszary dają 15% do zadowolenia. No to to damy. Wbudujemy sobie. Przede wszystkim o zadowolenie chodzi. Tutaj także w tym miejscu jest jakieś kiepsk. A dobra, jedna tura będzie siedziba władz, to jest git. Handel mi wzrośnie przez to. A siedziba władz da mi, no tak... Mogę dać więcej. Dajmy sobie może w tym miejscu... katapultę? Kiedyś może nam się przydać. Wyślijmy, może, a może dajmy jednak te słabsze oddziały, dwa. Niech po prostu tutaj się zajmą. W tym miejscu cały czas rekrutacja trwa, to jest git. No i ładnie, bardzo ładnie. Myślę, że nawet tą armę będę sam dać sobie radę, samotnie przynajmniej z tą. Chociaż widzę, że tutaj jakieś jednostki sobie porekrutowali, więc... Swoją drogą to też tak... Średniawo. Krasnoludy, co wy chcecie? Czy zawieszenie broni? Ho! Oczywiście, że tak. Ale w zamian dasz mi... legendę mapy. Może nie. Dasz mi legendę mapy i... To wszystko. Nie chcę mi się teraz z nimi bić. Myślą. Przyjąć czy nie przyjąć? No i super. Nie chcę się... O kurwa, ale mają prowincję, jebie. Ho! Widzicie to? Dali mi legendę mapy. Bardzo dobrze, że wziąłem legendę mapy, wiem gdzie są. Kurde. Nieźle się rozwinęli. Naprawdę nieźle. Połączyli swoje osady tam tylko jednej i tak nie połączyli. No ale dlatego, że tam są elfy i sojusznicy, więc... Znaczy elfy, czyli sojusznicy, więc nie mogą. Ale fajnie, fajnie wyszło mi na to, bo w tej chwili nie chcę mi się z nimi bić, bo chcę wyniszczyć najpierw Dale, czyli tam ostatnia ich osada, która tam się broni, trochę jak ostatnia galijska osada, która cały czas stawia opór na jeźdźcu. Można coś w tym stylu powiedzieć. Wczuwam, że zaraz Mordor się przejedzie na obleganie tej osady, ale co ja tam mogę wiedzieć? Ja to w ogóle się nie znam na życiu. Dzicy ludzie z Dunlandu. No ci to w ogóle frakcja tak bardzo nastawiona na spawn jednostek, że tylko spawn jednostek ich ratuje. Mają tak cholernie słabe oddziały. Chyba ich najlepsze są takie średniawe do gry, o, nazwijmy to po imieniu. W ogóle dziwi mnie, że Rohan tak dał ciała. Odkryto góry mgliste. Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. A ja wam zaraz pokażę mapę. Nie będę odkrywał. W 200 turze sobie odkryjemy. Myślę, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Znaczy odkrycie mapy, tak? O to będzie. Ile mamy? 9 minut odcinka, myślę, że trochę więcej. No ale okej, 9 minut odcinka nam się przyda. Tego gościa sobie weźmiemy i on będzie miał drugą armię, która się w tym miejscu rekrutuje. Dajmy tu jeszcze jeden oddział. I okej. I dajmy jeszcze te dwa, które tutaj zmierzają. One zmierzają w tą stronę, a ten ci łucznicy nie zmierzają tutaj. Ale jak dla mnie naprawdę wszystko dobra robota. Naprawdę dobra robota. Tu tutaj się odbywa.
Tu są już ok, zadowoleni, więc jest ok. Dajmy ich tutaj. I super. Zaraz ich zaatakujemy. Krasnoludy, ja nie mam z wami. Mam za wami zawieszenie broni, więc nie próbujcie mi tutaj cokolwiek wypróbować. Nie próbujcie mi czegokolwiek próbować. Ja pierdzielę. Dobra, to było ostre. A nie mogę zaatakować nocą. Tak. Nieciekawie. Dobra, straszmy sobie bardzo dużą bitwę. No i co? O, teraz mogę zaatakować nocą. Aha. Bez moich wysiłków. Zajebiście. Czekajcie. Jaką ja armię tutaj mam? To jest ta, którą ja bym chciał walczyć. Tak się zastanawiam, którą chciałbym walczyć, którą chciałbym dać przeciwnikowi. Znaczy, jako poderawie. No to tak, mamy tutaj flagrimów na pewno. Dwa oddziały, trzy oddziały. Mamy raz, dwa... Raz, dwa, trzy... Cztery kolejne oddziały, tak? Czyli łącznie 7 piechoty. Plus dwa chyba będą na flanki. Ta jednostka. Trzy oddziały kawalerii, 4, 5. To bardzo fajnie. Tak, tą chcę walczyć. Ta też ma bardzo ładną armię. Ale ta, myślę, da sobie znacznie lepiej radę. Najpierw zaatakujemy sobie królika, który będzie w tym miejscu. On zostanie na mapie... Czekajcie, jakbym sobie tak zmienił mapę, to będzie tu, prawda? Będziemy z przodu na niego nacierać, ci będą z boku, a ci dopiero będą przychodzić jako wsparcie. Czyli za jednym... O kurwa, ile generałów. Dobrą ma armię, bardzo dobrą ma armię. No dobra, stoczmy sobie bitwę, która zdecyduje o losach Dale. A się no... Nie, powiedzmy, że przesądzi, no jakie zdecyduje. Decyzja to tak, jakbym miał powiedzieć... No to jeszcze żyje, albo jeszcze nie żyje. Albo już nie żyje. O, w coś w tym stylu. Nie, właśnie decyzja należy do mnie. Ja tą decyzję podjąłem, czyli eksterminacja ludzi z Dale. Dziękuję. Brawa dla mnie. Pokojową nagrodę Nobla chcę jak Obama. Za zbombardowanie tam kilku... Nie, dobra. Dobra, nieważne. Dobra. Dobrze jest. Is good, very good, so nice. Wake up in the morning with the sunshine. Rozpocznij rozmieszczanie. No, oczywiście, że rozpocznij rozmieszczanie. Co ty myślisz, ja bez rozmieszczania będę grał? Dobra. Dwa, trzy, cztery. Najpierw chcę te oddział sobie postawić. To ma być mój środek. O, i tyle w temacie. Kolejny oddział do tego dojdzie, to jeszcze jest. Tu. Kolejny oddział tu, a ze względu na to, że z tamtej strony mam sojusznika, to ja sobie dam jeszcze oddział w tym miejscu. Coś w ten sposób, w ten deseń. Tu dwa oddziały, tak, rozstawione. Łuczników dajmy. Oj, jakiś tam pierdołowaty oddział łuczników, niedobity. Mam tutaj tak cienko wyszło. Ten oddział dajmy sobie na tą flankę. Jeszcze gdzieś powinienem mieć chyba coś, albo nie. O, teraz pokażę wam. To są tak, to są te super takie jednostki. Takie same ma generał, jakbyście się pytali. Są one twardsze bodajże. 24, 8, 13, 24. Oj. A ci są 6, 11. No to są troszeczkę lepsze tamte oddziały. Przede wszystkim do walki z warciu. Ale ja bym chciał te trzy oddziały faktycznie ustawić w tym miejscu, albo nie. Trzy oddziały w tym. A te dwa po prostu ustawić tutaj. O, i zaczynamy zabawę. Tutaj blisko są moi sojusznicy. To są moi sojusznicy, tak? No to genialnie. Nawet bardzo, a tutaj jego sojusznicy są. O! Jego sojusznicy są tutaj? What the hell? No to zmierzmy ich. Po prostu i dajmy sobie najpierw pauzę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czyli jeszcze oddajcie strzały. Wy jeszcze oddajcie strzały. No to okej. W takim razie zróbmy sobie grupę wszyscy oprócz konnicy. Grupa. Pauza. Idziemy do przodu. Dobra.
Nagrywam. Tak. Dobra. To idziemy sobie do przodu. Widzicie, jak to ludzie są straszni. O! Jak mi szkoda. Jest Rowenion? Czy to miałem mieć trzy oddziały kawalerii? A, tutaj sobie po prostu nie wziąłem, dobra. Genius ze mnie. Ci panowie giną. Dobra, koniec pauzy. I dojdzie do starcia. Pom, parom. Pam, param. Tylko łuczników mógłbym sobie zostawić tak czysto teoretycznie w miejscu. Na przykład w tym. Koniec pauzy. Zmiażdżmy ich szybciutko. Tak, tak. I dajmy im ty. Znaczy okrążmy ich. Zróbmy im wjazd na najemników. A ten oddział kawalerii, gdzie on jest? A tu jesteś. Przedzierałeś. Super. No i ubijmy strzelców. A idzie bardzo ładnie. Nasze posiłki zresztą już porobiły porządki. Dajmy pauzę kolejną, żeby wydać rozkazy. I dobra. Oj, to są włócznicy. Wracajmy w takim razie. Zyskajmy sobie straż przyboczną. Czy to są też ci włócznicy wredni? Nie, to są piechurzy. A to piechurów mogą. Mogą na nich zaszarżować, nie będzie problemu. Ale po szarży niech się wycofają, bo piechurzy czy nie, potrafią krwi napsuć. Okej. To jest wszystko git. Tu jest oddział wyniszczony, więc zmiażdżmy ich do końca. Dobrze. Świetnie. Niech nasza kawaleria się zajmie tymi oddziałami. Po prostu zniszczmy ich. Nie, czekajcie, co to jest? O co chodzi? To są te oddziały? Nie. Co ty mi wysyłasz na twarz? Moim biednym jednostkom. Chamie ty. Zniszczmy ich tu w tym miejscu. Biegiem, proszę. Ja myślę, że możemy sobie przedrzeć się przed tymi tutaj i zaatakować jego generała. Jak najbardziej okej, myślę. No, powinniście sobie dać radę, panowie. Wiem, że to są najemni piechurzy z Dale, ale są tylko piechurzy. Nic więcej. Także otrzymuję bardzo dużą dawkę obrażeń. Dajmy sobie pauzę, żeby móc komfortowo wydać rozkazy. Zniszczenie przeciwnicy. Zdecydowanie ta armia została przez naszego generała wyniszczona. Ci jeszcze się rzucają na naszą pełną armię, no to tak trochę bym powiedział niezbyt dobrze dla nich. To bardzo dobrze, że tam porażka jest pewna dla naszych przeciwników. To jest informacja tej ilości, jaka została żołnierzy oczywiście. I straż przyboczna generała, czyli z samym generałem pójdzie. No, zginie po prostu. Dziękuję. Bitwa zakończona sukcesem. W tej chwili mamy dwie armie przeciwko jego jednej, no to tak not happy, przy czym straciliśmy 7% jednostek, tylko 7%. Tutaj nasza kawaleria sobie właśnie dała radę z nimi. I teraz zróbmy pauzę, ponieważ czas na przeszykowanie się na... Gdzie oni są? Tam są, okej. Super, w takim razie nasze oddziały łuczników niech się ustawią w tym miejscu. Na zwłokach swoich przeciwników, hehehe. Albo w tym miejscu, bo nie nas idą, więc tak.
To już myślmy o przyszłości. Hehe. Tam sobie uciekają. Więc nic nie zrobią. Te jednostki, które gdzieś tam się jeszcze biją, no to... Czy to jest nasza kawaleria? Nie, to jest piechota. No to oni sobie dadzą radę, tak. Nie ma problemu, naprawdę nie ma problemu. I teraz pauza. Dlaczego? Bo ja widzę, że oni już tutaj dochodzą, więc tak. Czy wydaliście sobie radę z nimi? Prawie. Wszyscy oprócz tego oddziału. Ustawić się proszę przed nimi. Taka sama taktyka. Z tą różnicą, że biegiem macie się ustawiać. Wy się ustawcie. Gdzieś jeszcze kawalerię mam. Oj. Oprócz kawalerii, proszę. Ustawcie się w ten sposób. No ta armia, czy druga, będzie troszeczkę trudniejsza. Więc... A kawaleria... Te trzy oddziały, niech po prostu się zajmą już tym. Tutaj chyba wszystko już wycięte, tak? Nie, najprawdopodobniej generał jeszcze został. Tak, dokładnie, generał został. Czyli... Koniec, ich jest blisko. Wow! Katapulta! No to czy przedzieramy się, żeby uciszyć tę katapultę, czy nie? Źle. Mój duży błąd w tej chwili. Jest. Wszystkie jednostki biegiem. Proszę. I pauzę. Dlaczego robimy pauzę? Dlatego, że został jeden ciul, tak? Tak. Ale te jednostki kawalerii mają przejrzeć się w tą... Mają po prostu udać się w tą stronę. I uciszyć tamte oddziały. No i super. Ich generał, czyli... a ktoś czytał książkę, to wie, że tutaj to jest ten gość, co ustrzelił smoka. Tak. Było coś takiego, wyobraźcie sobie. Zaatakujmy ich. Zróbmy im Happy New Year! Tak na chwilę, żeby związać ich po prostu walką. Niech nasze jednostki sobie po prostu pójdą do przodu. Dobra, pauza. Zaatakowali jednak. Oj, sorry. Moje gardełko biedne. Dobra. Tutaj idą kolejne oddziały. No to po prostu wysyłajmy ich naprzód, na front. Generał przeciwnika nie żyje. W takim razie szybko kawaleria na flankę. I biegiem, proszę. Co tu jeszcze zostało? Tu został jeden oddział, który na pewno mi się przyda w tamtym regionie. Róg generała. O podwyższeniu morale. I przeciwnik ginie już tam, więc biegiem się wycofać. I koniec pauzy. Zdecydowanie zająć się piechurami z Dale. Już nasi pikinierzy wchodzą w nich, więc... Tam jest bardzo dużo naszych oddziałów, więc... Chodzi mi o to, że jest bardzo duże natężenie naszych jednostek. Dlatego bardzo... Chcę... uciszyć tą katapultę. Tak. Bo ona jest w stanie nam zrobić bardzo niemiłe straty. Tych strat naprawdę jest w stanie nam zrobić sporo. Co tu się dzieje w ogóle, że tak te moje jednostki... Ja chyba takie ustawiłem szeroko, a nie tak dostały chyba. Chyba? Nie mam pewności oczywiście. Co to jest? Gwardia Lordów. Ojej. Straż Attala. Może sobie ją odpuścimy najpierw. Zobaczcie, kawaleria jest... W każdym total war kawaleria tak naprawdę jest... kluczowa. Ojej. On ucieka z katapultą. Dobra, szarżujmy na plecy tych mistrzów miecza z Dale. I super. Znaczy to nic innego jak... Krótko mówiąc, zachwianie morali. Tutaj nasz oddział niech się bierze. O!
Chyba masz problem, ziomuś. Tak mi się wydaje. Wiecie co, może Gwardię Lordów. Katapultą to on z takiego bliska zrobi, ale... Ale co on zrobi? Gówno. Katapultę, no to tak czy siak uciszmy. O, jeszcze tam klinem wjeżdżają nasze jednostki. Klin ma bardzo fajną specyfikację ze względu na to, że... może nie, wiecie co, może ten oddział kawalerii ma biec w tamtą stronę, a ten tutaj. To jest Gwardia Lordów, niemiło. Że moja kawaleria sobie w ogóle pozwoliła na szarże. W nich. Na nich. Tak. Tu jest ok. No a tutaj są po prostu zmasakrowani. I jakie straty? 21% do 71%. Potęga. No to zajmijmy się może tymi oddziałami łuczników. To są wszystko oddziały łuczników, wiesz? Tak. W takim razie żegnam was. Pole bitwy zostało usłane trupami naszych oponentów. Szarża na plecy to jest coś po prostu miażdżącego. Co nie jest... Żaden oddział nie jest w stanie się oprzeć temu. Plus kawaleria kontra konnica. Sorry guys, ale... No to jest trochę takie... Na siłę można próbować walczyć przeciwko temu, ale... O, Gwardia Lordów. Jak miło, żeś tam zaplątaliście. Nasza kawaleria, bardzo dziwna sytuacja. Że zaatakowali Gwardię Lordów. Przy czym oczywiście kawaleria nigdy nie powinna czegoś takiego robić. Tu już są oddziały wyniszczone. Tu gdzieś był jeden oddział. Daj mi nagrać do końca. Please. Dobra. Ej, skończmy jeszcze tylko tutaj. To Gwardia Lordów jest... No ale ja mówię tutaj. Do mikrofonu. Diana. Zakończmy tę bitwę. Jeszcze ta straż gdzieś tam się miota. Wykończcie ich, proszę. Czy ktoś się zajął już tymi oddziałami? Gwardii... Serio. Ty mi możesz próbować. To jest git, więc wszyscy... Czy to znaczy oddziały konnicy? Nie. A nie, jednak jest. Dobra. Zniszczmy. A, to już jest wygrane, łatwo. Boże. Czy nasz sojuszniczy generał zginął? Przepraszam bardzo, ale miałem takie wrażenie. Ten kretyn zaatakował, zaszarżował na te oddziały. Pewny nie jestem, ale mam takie wrażenie. Tam są rozniesieni, a ja muszę zobaczyć, czy on na pewno zginął. No, przyspieszmy sobie tempo. O dobra, enemy general, okej. Ale tam był ally general has been slain. Więc nasz. A powinno być bohatersko śmiać w takim razie. Chyba, że ich tam generałów w sumie przeciwnika było dość sporo. Koniec bitwy. To jest wszystko. Strata 1000 ludzi. Trochę. Ale nic. Nic dziwnego. Do całej armii przeciwnika. Przykro mi, ale to jest wojna. Adel właśnie zginęło. Ho, ho, ho. Przegrało tą wojnę. Już nie bitwę. Bitew to nie przegrywali od zajebania, ale... Ale wojnę. Wojna jest tylko jedno. Albo ją wygrywasz, albo ją przegrywasz. A dziś w sumie... Teoretycznie wojna trwa całe życie. Znaczy całe życie, całą historię wojny trwa wojna tak naprawdę. Są okresy, w których jest właśnie, jak to się nazywa, zawieszenie broni. Czasami te okresy trwają kilkanaście lat, czasami nie. No, powiedzmy sobie szczerze, Rzym cały czas toczył wojnę. Na przykład. Do teraz XX wieku
Każde państwo toczyło wojny średnio tam na 30 lat. Chyba Szwajcaria była jedynie takim miejscem. O, wrogie były szlachetna śmierć. No wiedziałem, że ten kretyn zaszarżował, no. Jakże mogło być inaczej? Ale chyba... Ty żyjesz? A ty jesteś bez generała, idioto, kretynie. No dobra, no zaatakujmy to miejsce. No i super, rogacz nie żyje, ho ho. Dobra. Więc zajęcie Dale obejrzymy sobie już w kolejnym odcinku. Znaczy wy zobaczycie w kolejnym odcinku, który ja będę nagrywał. Niedługo, może jeszcze, nie, no teraz jeszcze nie, teraz już nie, teraz już nie. Ale potem jakoś, niedaleko. No i sobie ogarniemy, czy a, Dale jest bez tego, to może źle to zrobiłem. Czy Dale jest bez niczego? Oczywiście, że Dale jest bez niczego. Przyjmijmy w takim razie generała tutaj. Prześlijmy mu... Oj, nie mam co przesłać mu nawet. Dobra, na chwilę prześlijmy mu stąd armię. I zakończmy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapki w górę. Będę szczęśliwy. No i oczywiście zniszczyliśmy Dale. Trzymajcie się. Cześć.